Jestem księdzem Staszkiem, jestem przewodnikiem grupy 19 Świętej Kingi, która gromadzi pielgrzymów z 19 parafii, z bardzo rozległego terenu i pięknego, do Kanady Łąckiego, Krościńskiego i parafii Podegrodzie. Szósty dzień pielgrzymowania pod znakiem słońca i pod znakiem wiatru i przepięknych widoków zaczynaliśmy dzisiaj w Żarnowcu, gdzie jak co dzień na początku była Eucharystia, biskup Jan Piotrowski, biskup Kielecki poprowadził naszą modlitwę. Dzisiaj Pan Bóg dał nam do rozważenia trudne słowo na dzień powołań. Trudne, dlatego że sułtanowi i habitowi, ci, którzy za Jezusem idą i powiedzieli to oficjalnie, dzisiaj troszeczkę dostali po uszach. Dlatego że mowa jest o takich pasterzach, którzy mówią ludziom, co mają robić, ale sami tego nie robią. Te przygane trzeba przyjąć z wielką pokorą, tak dzisiaj to jako kapłani też przyjmujemy, ale też usłyszeliśmy od księdza Artura, mularza, w czasie homilii, że Bóg, mówiąc takie rzeczy, daje nam władzę słowa, pozwala nam jednak mówić o tym Jego słowie, o Jego pomysłach i o przykazaniach i o drodze Ewangelii, co tak naprawdę jest wielkim wyróżnieniem. Dzisiejszy dzień też na naszej drodze kerygmatu to odkrywanie wspaniałej wolności, którą dał nam Bóg, wolności decyzji i też razem z Maryją odkrywanie tego, w jaki sposób odpowiedzieć Panu Bogu na Jego wielką miłość do nas. Pan Bóg wsłuchuje się w te nasze decyzje i o tym dzisiaj nas uczono, ale też każdy osobiście, bardzo osobiście, bardzo w głębi serca ma szansę i został do tego zaproszony w czasie konferencji i rozważania, żeby na tą miłość i na to wezwanie odpowiedzieć. To nie są jakieś wielkie, też, jakby to nazwać, może przeżycia czy jakieś wielka otoczka, bo takie rzeczy można zrobić w skrytości serca albo idąc w stuosobowej, osobowej 150-osobowej grupie na pielgrzymce. Ale Bóg wsłuchuje się w nasze słowa, i jego zasłuchanie, i to, że on idzie z nami, to jest dla nas wielkim darem. I stąd, yy, stąd się bierze źródło. My stąd czerpiemy. Czerpiemy z Chrystusa, ponieważ on słucha nas. Jako pierwszy, wyprzedza nas w słuchaniu w miłości. Druga rzecz, idzie z nami, nie tylko nas posyła, ale w te miejsca, gdzie chce, żebyśmy szli, on sam z nami idzie, nawet jeśli to są drogi trudne i pod górkę, i pełne ukropu albo trudu. I też spodziewa się i prosi nas o odpowiedź na swoją miłość. Myślę, że każda miłość potrzebuje odpowiedzi. Każda miłość taką odpowiedź chce usłyszeć i ma nadzieję, że będzie twierdząca: ja Ciebie też. Więc dzisiejszy dzień odpływa na pod znakiem: ja Ciebie też, panie Jezu. Ja Ciebie też słucham, ja Ciebie też kocham, ja z Tobą też chcę chodzić. Dzień będziemy kończyć w Pradłach przy Kościele Matki Boży Częstochowskiej. Dzisiaj dzień rozpoznajemy też nasze powołanie, naszą drogę z Maryją. Jest dzisiaj Święto Matki Bożej Królowej. Tak naprawdę cieszymy się, bo ten etap jest całkiem spory i, i, i czujemy ten smak pielgrzymki. Jest troszkę górek, jest troszkę skwaru, dlatego też czujemy to nasze coroczne pielgrzymowanie jakoś bardziej, chociaż dreptamy jeden dzień tylko. Wszystkich tych, którzy, którzy nas słuchają i wszyscy, wszystkich tych, którzy z nami się modlą i duchowo przeżywają pielgrzymkę, zapewniamy naszej pamięci. Bardzo serdecznie Was zapraszamy. Ja zapraszam też z głębi serca do wsłuchiwania się w Boże Słowo, do chodzenia z Jezusem, odważnie tam, gdzie On nas prowadzi, i do szczerej odpowiedzi, która nie zawsze jest na 100% hura, ale czasem jest pełna trudu i zastanowienia, do szczerej odpowiedzi na Jezusową miłość. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie z Bogiem.